Zastanawiałam się, jaki specjal nagrać na 1000 subów. Chciałam, żeby to było coś fajnego, bo w końcu to duża liczba. I pomyślałam, że najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie tier listy wszystkich animatroników z FNAF-a. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oglądajcie do końca i zaczynajmy. Na początku mamy Foxy'ego, zwykłego, standardowego Foxy'ego, do którego żadnych uczuć raczej nie mam. Ani pozytywnych, ani negatywnych, więc myślę, że dam go gdzieś tak na C, po środku. Po środku jest C+, to niech będzie C+. Potem Freddy Fazbear. Jest on bardziej rozpoznawalny niż Foxy zdecydowanie, ale też go jakoś nie lubię, ani nie lubię, więc niech będzie B. No bo jest w końcu ikoną gry, to tak nie wypada go tak nisko dać. Bo niego to w ogóle, nie wiem, był jakiś taki dość łatwy i tak przemknął bez śladu, więc myślę, że może być C+, też. Chica. No Chica wolę, lubię Chica, lubię ogólnie chyba wszystkie Chiki, więc zasłużyła sobie na B+. Golden Freddy, no fajny pomysł na niego, wtedy jak był jeszcze tylko FNAF 1 i on się ludziom pojawiał, to taka schiza była, bo nikt nie wiedział, co to jest i no też fajnie wygląda. Tego mógłby więcej robić, a nie tylko siedzieć i jego łeb wyskakuje na ekran. Więc razem z Chicą będzie na B+. Toy Freddy był ciekawy, nawet go lubiłem. Lubię jego design, ma takie fajne uszka, nie ma okrągłych uszek, tylko takie rozciągnięte, nie wiem, takie słodkie. Ale też jakoś nie jest moim ulubionym animatronikiem, myślę, że może być B+, znowu. Toy Bonnie jest fajny, nawet był taki okres, bardzo krótki, że chyba był on moim ulubionym animatronikiem, więc może A, no tak. Toy Chica. Ona jest nudna. Fajne jest to, że zdejmuje sobie dziób i oczy wyjmuje. To jest naprawdę dobre, jak ona potem jest taka straszna. Ale tak, poza tym to chyba nic ciekawego nie robi, więc B. Mangle też jest fajna. Fajny, no. Nie wiadomo, jaka jest jej płeć. Ale myślę, że Mangle wyląduje sobie na B+. O, Baron Boy. F. Ble. Nie lubię Baron Boya. Balloon Girl. Właściwie też bym dał na F, ale ona po prostu nic nie robi, no. Jedyne co robi to wystaje spod biurka we FNAF-ie 2 i to wszystko, więc razem z Balloon Boyem sobie będzie gniła na F. Withered Freddy. On jest fajny, chociaż najnudniejszy z Witheredów. Najmniej ma takich cech charakterystycznych. Ani nie ma oderwanej twarzy, ani nie ma oderwanych rąk, ani nie ma jakichś innych zniszczeń. Dość nudny jest, myślę, że B. Withered Bonnie. On już ma oderwaną twarz. I to naprawdę mi się w nim podoba. To jest no dobrze zrobione, na serio. Jeszcze nie ma ręki, ma to takie małe czerwone oczka w środku. Uch, super jest. B+. Withered Chica. No tak, ją bardziej lubię. Myślę, że razem z Toy Bonnie może być na A. Withered Foxy. Też jest spoko, ale nie ma żadnych ciekawych zniszczeń takich. I tak jest bardziej zniszczony niż Withered Freddy, ale nie wiem właściwie. Albo B+, no B+. Withered Golden Freddy. To w ogóle jest bardzo rzadkie i nudne. Nie wiem właściwie po co to komu, ale B. Marionetka, no zdecydowanie jest ciekawa pod względem fabularnym na przykład, ale w grze jest dość łatwa, no wystarczy nakręcać pozytywkę i właściwie to jest chyba jedyna rzecz, do której się przydają kamery we FNAF-ie 2, bo inne rzeczy można po prostu latarką sobie sprawdzać. Więc marionetka będzie na B+, ale na B+, już jest dużo animatroników, w ogóle trzeba już tempa przyspieszyć, bo tego jest jeszcze tyle, a już kilka minut minęło, 4. Dobra. RQX, czy jakkolwiek się czyta to coś. RWKUS FASKST. Kurde. Ale no zdecydowanie jego design jest fajny. Te takie zęby i oczy białe, które odznaczają się na jego ciemnym tle. Niech będzie A. Bo na serio jest cool. Shadow Freddy, który jest nudny, bo jedyne co robi to się pojawia na kamerze z Witheredami i siedzi. I totalnie nic, więc może B, tak maksymalnie.
ten Phantom Freddy. Phantom Freddy jest fajny, bo on nie ma nogi. Od kolana nie ma nogi. I to mi się bardzo w nim podoba. I tak, tak dziwnie chodzi. Na przykład widać przez tą taką szybę, czy co to jest we FNAF-ie 3 właśnie, jak on tak chodzi, koślawie. Ale też nie mam nic do niego. Niech będzie B. Phantom Chica. Myślę, że może być na B. Bo podoba mi się to, że ona wychodzi z automatu do gier, wiecie. Patrzymy sobie na kamery, widać ten automat, jej twarz na automacie i potem ona już jest w biurze. To jest takie fajne, oryginalne. Phantom Foxy jest nudny, bo właściwie stoi. No, nie zabija, ale to tak jak wszystkie fantomy. Więc niech będzie C+. Phantom Mango. Też był taki okres, że ją lubiłem bardzo. Nawet miałem tapetę na telefonie z Phantom Mango. Wiem, że to dziwne. Ale niech będzie B+, bo teraz już tak bardzo jej nie lubię. Phantom Balloon Boy idzie na... Nawet nie wiem, czy nie na A+, bo jakoś nie wiem czemu, ale bardzo go lubię. On fajnie, bo on otwiera buzię, nie wiem, czy wiecie. Na przykład przy jumpscare'ze to widać, jak on otwiera buzię, a jednak nie ma żadnych takich wyraźnych stawów. Po prostu tak jakby mu się rozciąga twarz. Bo Balloon Boye ogólnie są zrobione z plastiku, mają głowę, nie mają żadnego zawiasu, żeby otwierać buzię. A on jednak to robi, to mi się w nim tak podoba. Jest taki malutki, słodziutki. Phantom Puppet. To nie, że go nie lubię, tylko po prostu nawet go nie lubię, bo jest wkurzający. Po prostu pojawia się przed ekranem i robi biu, biu, biu i nie chce sobie iść. Więc niech będzie C. Springtrap. No dużo ludzi lubi Springtrapa, to wiem. Ja też nawet go lubię. W końcu jest to jedna z najważniejszych postaci dla fabuły. William Afton, zatrzaśnięty w stroju królika. Więc niech będzie Enedwerike B+. Fredbear. To jest taki design Fredbeara. Właściwie on się pojawia tylko w jednym miejscu, z tego co kojarzę. Wiem, że jak w Castonet klikniemy Divcoinem na Golden Freddy'ego, to wtedy wyskakuje jumpscare takiego to Fredbeara. Ale jest on nudny. C+. Spring Bonnie. Taki Spring Bonnie w grze chyba się w ogóle nie pojawił i chyba jest to fanowski model, no ale został wspomniany, wiadomo, był w minigierkach na przykład. Więc dam go na też C+. Nightmare się zaczynają. Nightmare Freddy najpierw. Jego lubię nawet, bo on ma te takie miśki, wiecie, Fredlessy chyba. I to jest takie fajne, że jest jeden duży animatronik i on ma te takie małe tutaj poprzyczepiane miśki. To jest taki tatuś. Niech będzie B. O, widzę, że dalej te miśki też będą. Jest Fredless, to zaraz go sobie ocenimy. Dobra. Nightmare Bonnie. Też B. Nightmare Chica. Niech będzie B+, bo jest fajna. Chyba ona ma dwukolorowe oczy, że jedno ma niebieskie, drugie czerwone. To jest fajne. Foxy Nightmare. To jest, myślę, bardzo zmarnowany potencjał, bo on, pamiętam, na teaserach miał język, taki fajny metalowy język, taki wężowaty. I gdyby to miał w grze, to by był na serio kilka razy straszniejszy. A w grze języka już nie miał. Więc nie wiem. Niech będzie B. Nightmare Fredbear. No i tu się udał jego design. Na serio myślę, że jest on straszny. Tak jak inne Nightmare'y są trochę takie dziwne, takie po prostu grube. A on na serio jest fajny. Ta jego ogromna paszcza, on też chyba na brzuchu ma paszczę. To jest fajne. Nightmare to jest właściwie to samo, tylko przezroczyste i czarne, więc niech będzie w tym samym miejscu na B+. Plushtrap. Z nim była tylko taka minigierka pomiędzy notami we FNAF 4, że się latarką na niego klikało, trzeba go było zatrzymać na czerwonym X-ie i się o 2 godziny chyba następna noc skracała. Bardzo lubiłem w niego grać we FNAF VR. Kilka razy sobie, kilkanaście nawet grałem w tę grę, więc niech będzie B. Nightmare Balloon Boy znowu idzie na A+, bo też miałem chyba tapetę na telefon z nim, tak mi się wydaje. No i w ogóle podoba mi się. Jako chyba jedyny z Nightmarów, nie, bo jeszcze jest Nightmarion, no to jako z dwóch jedynych Nightmarów nie jest zniszczony, bo wszystkie one są takie jakieś, mają takie dziury wszędzie, kable jakieś wystające, a on jest taki właśnie błyszczący i ładny.
i fajnie, bo ma taki wiatraczek na głowie. Zobaczcie, jak dziwnie, że dwa Balloon Boye są na razie na samej górze, A+, a dwa Balloon Boye inne są na F. Więc śmiesznie. Nightmare Mango i... Serio, mało o nim, niej wiem. Po prostu zastępował Nightmare Foxy'ego w dodatku halloweenowym, więc myślę, że może być C+, bo jest nudny. Nightmarion. Uwaga, uwaga. S. Kocham Nightmarion. Ale się go też bardzo boję. Uważam, że jego design jest rewelacyjny. Jest taki straszny, taki dziwny, taki szkieletowaty. Ma też żebra wystające. Jest takie chudy, kościsty, że brrr. Ale serio, jest super. Jacko Bonnie. Jacko Bonniego jest mało. Nawet już Jacko Chica pojawiła się w kilku miejscach, bo na przykład też była w Custom Night'cie. A on był tylko w dodatku Halloweenowym do FNAF 4 i jeszcze chyba w Help Wanted, w DLC. Ale mało kojarzę, niech będzie C, tak nisko. Ale nie dlatego, że go nie lubię, tylko po prostu serio bardzo mało go kojarzę. Jacko Chica jest podobna do niego, ale troszkę lepsza, więc niech będzie na C+. O, teraz jest Fredless, czy tam Freddle, czy jak to ten. No on będzie wyżej od swojego tatusia, bo jest fajny. Niech będzie na... No, chyba nie aż na A, bo to za dobrze. Ale niech będzie na B+. Zaraz nam się skończy miejsce. Trzeba będzie drugą linijkę mieć. Okej, okay, Baby. Syracuse Baby. Baby jest fajna, ale... Nie podoba mi się jakoś jej wygląd, nie wiem. Jest taka... Nie jakaś straszna, tylko taka trochę brzydka, nie wiem. Dziwna jest, ale myślę, że z racji na też duże znaczenie dla fabuły postawię ją na B. Balora. Też Balora była jednym z moich ulubionych animatroników. Jest też dość straszna, tak naprawdę, że ma tak zamknięte oczy i gdzie trzeba się skradać po cichu, żeby ona nie usłyszała, a otwiera oczy tylko już w momencie jumpscare'u, już gdy nie ma ratunku. Jest taka creepy i taka chuda. Myślę, że może być A. Pamiętam, kiedyś miałam tort z Balorą na urodziny. Z takim opłatkiem, wiecie, nadrukowanym z Balorą. No. Funtime Freddy. Funtime Freddy jest spoko, ale zdecydowanie wolę samego bonbona, którego on ma na ręce, niż jego. I jest dość upierdliwy w tej takiej misji. W Breaker Room to się chyba nazywało. Więc niech będzie C+. Funtime Foxy. Funtime Foxy idzie na A+. Razem z Balloon Boyem, Nightmare Balloon Boyem. A to dlatego, że też go bardzo lubiłem. Nie wiem dlaczego, bo jest on bardzo mało charakterystyczny, nic ciekawego chyba też nie robi, ale jakoś po prostu go lubię. Bidibab. To jest Bidibab, a to jest Elektrobab chyba. Chyba tak. Bidibab jest nudny. Było to takie coś, że one próbują się dostać pod kryjówkę pod biurkiem. To było fajne nawet. Nawet straszne, więc dam go na... O, widzicie, już druga linijka musi być na B+. Ale dam go na B. Elektrobab to jest w ogóle nudne, mało razy się pojawia, więc niech będzie C+. Minirina. Miniriny lubiłem do czasu, gdy musiałam się z nimi mierzyć w Sister Location, gdy one próbują wejść do tego stroju sprężynowego, to było okropne. I moja ocena do Minirin zdecydowanie spadła, tak, że wylądują nawet na C+. To jest Bonbon. Bonbon. Mówiłem, że go wolę od Phantom Freddy'ego i tak właśnie go umieszczę. Gdzie ją umieściłem? Tutaj Phantom Freddy'ego. No to niech Bonbon będzie na B. Tak naprawdę mało go było, bo w tej misji z Breaker Room to właśnie tylko nagrania jego głosu były. To nie on nam pomagał, tylko nagranie jego głosu. A on próbował na przykład nas zabić. Więc dam go właśnie na B. Bonnet myślę, że tak samo. No po prostu żeńska wersja Bonbona i jest dość nudna, ale nie jakaś gorsza, więc ją dam na B. Lolbit. Lol. No on jest śmieszny, ja w ogóle nie wiem, co to za pomysł na takiego animatronika, bo mało o nim wiadomo. Po prostu jest dziwny i śmieszny. Ale z racji tego, że jest właśnie oryginalny, to niech będzie sobie na A. Nawet na A, myślę. Funtime Chica jest dziwna,
nie pojawiła się w Sister Location, musieliśmy na nią poczekać dopiero do Pizzeria Simulator, gdzie też nic nie robiłam. A w Custom Night nam tam stawała i się jakoś tam wiła przed oczami i to było wkurzające, więc niech będzie na C+. No, jeszcze nic nie ma na D+, ani na D. No to zaraz coś tam wsadzę. Music Man. Music Man jest fajny. Pierwszy animatronik chyba, który ma więcej niż dwie nogi. Tak mi się wydaje. A nie, bo jeszcze jest Mango. Mango ma chyba trzy. No nieważne, ale po prostu jest fajny. Pająk taki z takimi talerzami. Jest creepy. I te takie czarne, puste oczy. Myślę, że Music Man może być na A. Babeczka, Mr. Cupcake. Taka standardowa babeczka z FNAF 1, która nie wiem dlaczego dopiero tutaj jest, czemu nie była razem z tymi pierwszymi klasykami. Ale ta babeczka tylko stała. Niech będzie C+. Co to jest? Chyba to jest Toy Cupcake. To takie, co Toy Chica trzyma. Matko. To ja w ogóle nawet tego designu nie kojarzę. Ja nie wiem, czy to na pewno jest Toy Cupcake, czy to nie jest jakiś Adventure Cupcake z FNAF World'a, ale nie ma tutaj innych tych animatroników z FNAF World'a, więc to jest chyba Toy Cupcake, który będzie na C, bo jest taki dziwny, w ogóle go nie kojarzę. Tego pierwszego to oczywiście, tego nie. Tutaj chyba nie ma wszystkich animatroników. W sensie nie wiem. Nie ma skinów z AR-a, no ale to nie dziwne, bo to tylko skiny. To jest Shadow, albo Phantom Cupcake, nie wiem co to... Pamiętam, że to się chyba czasami pojawiało na kamerach we FNAF-ie 3, ale jest to takie nudne, no widzicie na niego, jakieś takie... jakieś czarna babeczka zepsuta. Nie wiem... C albo D+, właśnie, bo jeszcze nic nie było na D+. Nie będzie na D+. Nightmare Cupcake. On jest fajny. Śmiesznie, że babeczka może być straszna i mieć takie zęby. Podoba mi się to. I on też może zabijać właśnie zamiast nawet marciki, więc niech będzie sobie na B+, proszę bardzo, już B+ ma dwie linijki oficjalnie. To jest Funtime Cupcake. Tak, to trzyma właśnie Funtime Chica. I on też jest fajny, bo ma takie ząbki, dużo ząbków, ale jest bardzo mało charakterystyczny i właściwie chyba nigdy nie pojawia się bez... A nie, pojawia się. Chyba tak, chyba we FNAF-ie VR 2, Help Wanted 2, pojawia się po przejściu albo po śmierci. Jakoś tak, na biurku stoi tylko on. Ale i tak jest nudny. Niech będzie C+. Enart. On jest dziwny, nie lubię go. Wiem, że to są tylko złączone fantajmy, które tak naprawdę chyba chciały się nim stać, żeby wyjść na powierzchnię, ale jest dziwny. I zawsze ten jeden faceplate ma taki... wygięty na bok, przez to jest taki creepy. Nie wiem. Myślę, że bez problemu może pójść na D+. Endo. Endo O1. Endo 01. I on nic nie robi, on chyba tylko siedział w Parts and Service, więc niech będzie D+. Endo 02. No on już więcej robił, bo on może się pojawić jako easter egg na kamerze marionetki i nie wiem, czy w normalnym FNAF-ie może tak być, ale we FNAF-ie VR, we FNAF-ie 2 na VR-ze, na pewno on może wejść do biura. Kiedyś mi wszedł do biura, nic nie robił, ale się tak przestraszyłem, bo się zdziwiłem. Nie wiedziałam, że on może wejść do biura. Więc on jest troszkę wyżej. Na C. Yendo. To też jest easter egg w Sister Location. To jest endoszkielet Funtime Freddy'ego. I myślę, że on może znaleźć się na D+. Jeszcze właśnie w Help Wanted 2 on na hard mode w misji z Funtime Freddy'em się pojawia. To już troszkę więcej robi. Ale nie lubię go. Scraptrap. No kolejne wcielenie Williama Aftona, ale jest on taki brzydki. Przecież on wygląda jak jakiś, nie wiem, zgniły fistaszek. No, nie wyszedł. On nie jest straszny. On nie jest neutralny. On jest po prostu brzydki jak nie wiem co. Niech będzie na D, bo nie jest aż tak okropny, żeby był na F, ale zasłużył na D zdecydowanie. Molten Freddy, który jest fajny, to jest Enart po odłączeniu się od niego Baby. I lubię jego design. Lubię jego design zdecydowanie. Więc niech będzie na A. Scrap Baby.
też ją lubię, uważam, że jest dość straszna, więc niech też będzie na A. Fajna ona jest, ona ma bardzo dużo kolorów, to taka mieszanka wszystkiego. Helpi, no Helpi jest słodki, ja lubię Helpiego, chociaż wiemy teraz, Mimik się w niego wciela, na przykład w Ruin, w DLC, czasami do nas mówił Helpi, w tej Mastyvanii, a czasami mówił taki Helpi z żółtymi oczami i z takim pęknięciem. I to tak naprawdę był Mimik pod przykrywką, który właśnie zachęcał nas do tego, żeby wypuścić Gregorego, który no tak naprawdę nie był Gregorem. Więc Helpi w sam sobie jest super. Dużo razy łamał dla nas kark, dosłownie. Więc niech będzie na A. Elchip. Elchip, czy on w ogóle zrobił cokolwiek ciekawego? Nie. On jest bobrem. Ja kiedyś myślałam, że on jest niedźwiedziem, on jest bobrem, ma taki ogon bobra. Więc on będzie na C+. Fajny ma kapelusz, taki duży. Candy Cadet. On opowiadał historię w Pizzeria Simulator i teraz w DLC Ruin też opowiadał historię. I dużo się można od niego na serio dowiedzieć, więc myślę, że niech będzie na B+. Security Puppet. To w ogóle jest takie nudne, co... Ja nie wiem w ogóle, co o nim myśleć. Widziałam go chyba raz na oczy i... Nudy. Nudy, nudy, nudy. D+. Rockstar Freddy. Please deposit 5 coins. On jest śmieszny. Więc myślę, że może sobie pójść na C+. I C+, też już ma dwie linijki. Rockstar Chica. Ona ma lęk przed... poślizgnięciem się na mokrej podłodze, dlatego na przykład w Custom Night'cie odstraszamy ją znaczkiem mokra podłoga. Niech będzie C+, razem z Rockstar Freddy. Rockstar Bonnie. Nie wiem, dlaczego on wydaje mi się bardzo taki brutalny, że jak już cię dorwie, to się tak z tobą rozprawi w dość bolesny sposób. Ale zawsze mam takie przekonanie, nie wiem. Może to związane z jego głosem, bo on ma taki przesterowany głos, co słyszymy w Custom Night'cie. A tak ogólnie to jest dość nudne. Więc myślę, że C, bo jest chyba nudniejszy niż pozostałe Rockstary. Rockstar Fox, i on jest fajny, on pomaga nam. Wiadomo, czasami może nas zabić, rzadko, ale tak no nam daje bardzo dobre rzeczy w Custom Night'cie i przez to go lubię, więc myślę, że może być nawet na A. Ale wiadomo, że najlepsza jest jego papuga. Lefty. Lefty ma w środku marionetkę, a to pewnie wszyscy wiedzą. Ale sam sobie jest nudny. Ciekawostka taka, on nie ma jednego oka, ale to nie jest tak, że mu wypadło, bo na blueprincie, który widzimy, na blueprincie Leftiego w Pizzeria Simulator, też nie ma oka. Czyli on był zaplanowany od początku, żeby nie mieć oka. Nie wiem czemu, ale niech będzie na C. Mr. Hippo! Mr. Hippo jest nudny. Po prostu nudny. No wiecie, jak on nas zabije w Custom Night'cie, to gada swój monolog o tym, jak karmił gołębie, czy tam o innych rzeczach. I przez to go nienawidzę. Nikt go chyba nie lubi. Nawet jak się zamknie aplikację, ubije aplikację, to on zaczyna gadać od nowa. Myślę, że zasłużył sobie na D. Happy Frog! Żaba! Ja nie wiem, chyba nikt jej nie lubi, ale ja sam do niej nie mam żadnych negatywnych uczuć. Więc myślę, że Happy Frog... może sobie pójść na C. Big Patch, świnka, która gra na ukulele, czy to on tam trzyma. Ja się nie znam, przepraszam, jeżeli to nie jest ukulele, to... przepraszam. No, ale on może sobie pójść na C+. Fajny, też ma dwa różne kolory oczu. Ma jedno zielone, drugie niebieskie. Nedbear, tak on się nazywa, chyba tak. I Nedbear też jest nudny, ale troszkę fajny, bo jego kapelutek jest na sprężynce. To jest takie fajne. Myślę, że będzie sobie na C. Tutaj na razie mamy na S tylko jednego animatronika. Ale myślę, że niedługo to się zmieni. Orville. Orville, słoń Orville. Dobry przyjaciel Mr. Hippo. Sam sobie jest nudny, ale fajny, bo ma trąbę. I ma takie uszy fajne, duże. Więc myślę, że będzie na D+, albo na C+.
Glitch Trap, on jest dziwny, on mi się kojarzy, jakby on był jakimś psychopatą, w sensie, no spójrzcie na jego oczy, on ma takie spojrzenie, takie, nie wiem, zawsze się go bałem. On jest, jak wiemy, mimikiem, który jest jako wirus we FNAF-ie Help Wanted, przez co nikt go raczej nie lubi i będzie sobie na D+. Tak. Glamrock Freddy, Glamrock Freddy'ego kochamy, bo nam pomaga i jest po prostu niesamowity. I udziela nam schronienia w swoim brzuchu. Myślę, że on zdecydowanie zasłużył na A+. Serio. Glamrock Chica jest fajna, ale także wkurzająca. Więc dam ją na B. Roxanne Wolf. Nie lubię jej. Po tym, jak zobaczyliśmy ją grając Cassie w Ruin, trochę poprawiło mi się mniemanie o niej, ale wciąż nie za bardzo ją lubię, więc C+. No bo jednak jest spoko i ma tor wyścigowy swój. Montgomery Gator, którego w ogóle nie lubię, jest słaby i taki nudny i się drze ciągle. D+. Sandrop. Lubię Sandropa, wiem, że tak naprawdę on się nazywa San, a Sandrop to cukierki, ale z przyzwyczajenia mówię Sandrop i Mundrop. San zdecydowanie idzie na A+, słuchajcie. Lubię Sana. Albo wiecie co? Idzie na S. Dobrze! Już mamy dwa animatroniki na S. I teraz czas na Moona, czyli też Sana, tylko gdy zgasną światła, jego mroczne alter ego. Nie lubię go. Kiedyś bardzo się z nim męczyłem, zawsze w daycare'ze dużo razy umierałem właśnie przez niego. Teraz się wyćwiczyłem i właściwie jestem w stanie przejść daycare'a w ogóle bez natykania się na Moona, ale wciąż moje wspomnienia mówią mi, żebym dał go na D+. Glamrock Endoszkielet. Nie lubię. Tyle razy, ile one mnie zabiły, to na serio jest zdecydowanie za dużo. Glamrock Endo ląduje na F. Kolejny animatronik, którego nienawidzę. Stawbot. Ten stawbot taki zwykły, który sobie jeździ z latarką. Widzę, że tutaj też nie mamy wszystkich rodzajów stawbotów, bo wiemy, że jest ich zdecydowanie więcej. Ale zwykły stawbot, przez to, że jest wkurzający, ale łatwo da się go uniknąć, zasłużył sobie na B. Mabot. Mabot zdecydowanie niżej, bo dostaję zawału, gdy on mi wyskakuje na twarz i wciska te swoje głupie mapy, które nawet nie działają. Działają, ale Freddy często mówi, że coś zaznacza na mapie, a wcale nie zaznacza. To jakiś błąd chyba. Ale D+. DJ Music Man jest fajny, duży, ma dużo nóg i lubię go. Bardzo mi się podoba, że on ma pianino na zębach. Górny rząd ząb to jest pianino. To jest fajne. Myślę, że pójdzie na B+. Albo nawet na A. Little Music Man. Słuchajcie, nie wiem czemu, ale on znowu idzie na S. Po prostu kocham. Kiedyś nawet zrobiłem grę w Scratchu o nim, tylko to był symulator bycia Little Music Manem. I trzeba było gonić Gregory'ego po wentach. On jest taki słodki, ma te takie małe ząbki, takie talerze. Dużo nóżek i taki biedny, bo na przykład nie ma jednego zęba. Jest taki zniszczony. Chciałbym go hodować. Didi. Didi jest słaba. Ona tylko w Custom Night'cie nam dodaje dodatkowego wroga. To wcale nie jest fajne, no bo to tylko utrudnia. Myślę, że Didi zasłużyła na D. Didi idzie na D. No, gang śmieciuchów. Wszystkie śmieciuchy idą na D, bo są nudne. Nudne i słabe. Nie wiem w ogóle po co to. I nie wiem czemu niektórzy to lubią. Berntrap, który jest mimikiem, a nie aftonem, jak się właśnie niedawno okazało. I mamy taką słabą misję z nim, taki boss fight, gdzie on tak naprawdę nic nie robi. Się stoi sobie, próbuje tam hakować Freddy'ego, ale jest brzydki i nudny. Myślę, że on będzie na D. Blob, a jak teraz już wiem, nazywa się Tango, ale ja jakoś tego imienia nie toleruję. Zawsze będę uważał, że to jest Blob. Chociaż to jest fanowskie imię. I
blob idzie na B. B albo nawet B+. Entity, czy jakkolwiek inaczej się to nazywa, to jest to takie coś, co pojawiało się w świecie AR, w DLC Ruin. Nie za bardzo go lubiłem, chociaż jak się na koniec okazało, on był tak naprawdę dobry i cały czas tylko chciał chronić świat przed tym, żeby Mimik został uwolniony. Więc... Ale wciąż był wkurzający i przeszkadzał mi. Więc pójdzie sobie na C. Eclipse, czyli zniszczony Sun i Moon, który utknął w swojej fazie przemiany. Nie mógł się zdecydować, czy będzie Moonem, czy Sunem, czymś takim pomiędzy. No i wiemy, że przez to cierpiał, ale bardzo podoba mi się jego design. To jak był Sunem, mówił coś, a potem nagle i chciał nas zabić. To było takie fajne. Więc on sobie pójdzie na... Na co? Myślę, że nie tak wysoko jak Sandrop zdecydowanie, ale na A. I zostało 9 animatroników. Na początku zniszczona Glamrock Chica, czyli Shattered Chica. Myślę, że pójdzie ona sobie na C+, bo jest spoko, ma design, ale wciąż jest tak samo wkurzająca jak przed zniszczeniem. No więc właśnie C+. Dalej jeszcze bardziej zniszczona Chica z DLC, czyli Ruined Chica, która myślę, że sobie pójdzie na B+, bo znowu była fajniejsza. Była zdecydowanie łatwiejsza do pokonania i jest taki easter egg, że dajemy jej dziób. Oddajemy jej dziób, który ona straciła, w sensie voice box, i ona ostatnie co mówi to I smell pizza i odchodzi chyba. Ale to jest takie fajne. Więc jak ktoś lubi Chicę, to polecam. Można sobie zrobić. Zniszczony Shattered Montgomery Gator, który wciąż był wkurzający. Niby już go wykończyliśmy, tak się cieszyliśmy, że jej, nie będzie. Po czym powraca. Bez nóg, bez połowy ryja, ale wciąż próbujący nas zabić. Więc myślę, że D+. Tutaj, w tym samym miejscu, co Montgomery Gator. O, Ruined Monty, czyli jeszcze bardziej zniszczony Monty, z którego został sam endoszkielet i kępa włosów na głowie. Podobał mi się jego design, więc przez to trafi jeden tier wyżej na C. Zniszczona Roxy, która nie była fajna, zdecydowanie. Ciągle narzekała, że jest brzydka, tak jakby wcześniej już nie była. I w ogóle była jeszcze bardziej agresywna. Chociaż dużo łatwiejsza do pokonania, bo wystarczy kucać i można dosłownie obok niej przejść, a ona nic nie widzi. Więc to było fajne. Patrzeć, jaka jest nieudolna. Myślę, że C. Zniszczona jeszcze bardziej Ruined Roxy, która już jest zdecydowanie fajniejsza. W DLC Ruin, gdy gramy jako Cassie, kilka razy pomyliła nas z Gregory. Kilka, może raz, nie wiem. Ale była dobra i chciała nam pomóc. Pamiętała Cassie, pamiętała jak Cassie organizowała, miała urodziny w Pizzaplexie i nikt na nie nie przyszedł, ale Roxy ją pocieszała. No i na koniec nas uratowała przed Mimikiem, który chciał się na nas rzucić, odepchnęła go. Chociaż już ją niby wyłączyliśmy. Więc Ruined Roxy jest zdecydowanie trafia na B+, albo nawet na A. Zrujnowany Freddy. Wciąż nie wiem, o co z nim chodzi, bo okazało się, że na stopie miał napis prototype, czyli że niby jest jakimś prototypem. Jak wiemy, normalnie Freddy tego nie miał, więc nie wiem, co o nim myśleć. Ale jest po prostu pod względem designu genialny. Nie ma głowy, więc używa swojego brzucha jako paszczy i tak ryczy tym brzuchem, że wychodzi, robi raa. To jest super. Bardzo mi się spodobał, gdy go zobaczyłem w Ruin. Myślę, że pójdzie sobie dość wysoko. Nawet na A. I został Mimik i Vanny. Mimika nie lubię. Wydaje mi się brzydki. Coś mu tutaj wisi z głowy. I fujka po prostu. Nie wiem. Ale nic ciekawego. On jest ciekawy, bo okazało się, że Beartrap, Glitchtrap to wszystko jest Mimik, który tylko naśladuje Aftona. Ale ja jakoś go nie lubię. Myślę, że pójdzie na D. Vanny. Jaka ostatnio została Vanny. I nie wiem, co o niej myśleć. Uważam, że ma bardzo, bardzo zmarnowany potencjał, na serio.
w trailerze i we wszystkim była tak hype'owana, a łączny czas jej na ekranie to jakieś 3 minuty. Nie wiem. Na serio mogło być coś fajnego z Vani. Słyszałem, że chyba była taka mechanika zaplanowana przez twórców, że gdy jakaś misja szła nam bardzo wolno, utknęliśmy w jakimś miejscu, to wtedy automatycznie pojawiła się Vani i miała nas tak jakby pospieszać. Ale tej mechaniki, no jak wiemy, już w grze nie ma. Przez co Vani trafi sobie na D. I proszę bardzo, tak prezentuje się moja tier lista wszystkich, prawie wszystkich animatroników z gier Five Nights at Freddy's. Napiszcie w komentarzach, jak wam się ta tier lista podoba, żebyście coś zmienili, czy nie. No więc tak, dziękuję bardzo za oglądanie i pa! Do zobaczenia w kolejnym odcinku i jeszcze raz dziękuję za 1000 subów.